Jak wyszedł test? Niemożliwe! Jestem w ciąży? Dobra, patrzę. Jest dodatni. Chyba już można sprawdzić. Będę mieć dzidzie. Wow, ale mam paskudny oddech. Lepiej umyję zęby. Zaraz. Hej, nie zapominasz o czymś? Już proszę pana, pani. Oto pasta do zębów. Świeży oddech, raz, dwa. Możesz już odejść? Trudno dziś o dobry personel. Od razu czuję się lepiej. Muszę, siusiu. To takie nudne. Mam pomysł. Papieru dla pani? Dzięki. Ups, ale nabrudziłam. Czy to kupa? Za mało mi to płacicie? Mam cię. To krem czekoladowy? Bogacze i to ich poczucie humoru. Klasyczny dowcip. Dobra, lepiej się ogarnę. Złoto dobrze robi na cerę. Uwielbiam diamentowe maseczki. Świetnie złuszczają skórę. Chyba już wystarczy. Wow, mam skórę pełną blasku. Lepiej wyszoruję zęby. Pani pasta do zębów? Pozwoli pani? Trzeba dbać o ten hollywoodzki uśmiech. Buzia szeroko? Nie chcę niczego pominąć. Oczywiście. Kawior utknął mi gdzieś w zębach. Dosyć. Trzymam od samego rana. Ach, jak przyjemnie. Skończyłam. Co za marnowanie kasy. Co jest złego w zwykłym papierze? Sama się dziś podetrę? Co za ulga? Ja zostawię panią w spokoju. Fuj. Co za histeryczka. Bywało gorzej. To już rano? Świetnie się wyspałam. Nie mogę leżeć cały dzień. Mam śmietniki do sprawdzenia. Pora zrobić się na bóstwo. To chwilę potrwa. Dobrze, że zebrałam deszczówkę. Co za orzeźwienie. Aż się obudziłam. Fuj. Co to za smród? No tak, to ja. Lepiej wyszoruję zęby, choć to i tak nic nie zmieni. Dobrze, co teraz? A, muszę coś zrobić ze spuchniętymi oczami. Ukradłam, znaczy pożyczyłam je z kawiarni. Później zaparzę z nich herbatę. Będzie tego. Gdzie papier toaletowy? Tylko tyle? Co ja mam zrobić z tym skrawkiem? Nie chcę znów używać ręki. Pozostaje tylko jedno. Będzie bolało. Wow, co za dzień. Tylko ja i mój brzuch. Jest coś lepszego? O, świetne miejsce na odpoczynek. O, la, 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 la. O, je, Podoba ci się malutki? Też chcesz posłuchać? Mamusia ma świetny gust muzyczny. Nie ma to jak śniadanie pod chmurką. Choć to tylko fasolka na zimno. Ale nie narzekam. Co tam się dzieje? Tańcz, maleńka? Wygląda fajnie. Też lubisz muzyczkę, prawda, maluszku? Zaraz. Coś wpadło mi do głowy. Wykorzystam tę puszkę. Zrobię śrubokrętem dziurkę w denku. Teraz potrzebuję sznurka. Przełożę przez otwór i zrobię supeł. A potem dołożę drugą puszkę. Po co komu słuchawki? Ta jest dla ciebie. A ja wezmę tę. Śpi, drogie dziecko! O, ciężko mi wstać. Dobra, lecimy. Co ona wyprawia? Ojej, szalalala! Jakie to smutne. Świat jest pełny wariatów. Nudzi mi się. Potrzebuję rozrywki. Zaszczytem będzie zagrać dla pani. Mniej gadania, więcej grania. Miejmy to za sobą. Kojące dźwięki, prawda? Przepraszam, nie przepada za tym. To nie działa. Ale mamy klasyczny repertuar. Zagrajmy coś wesołego. Co to za jazgot? Poważnie? Dobra. No to czadu! Ciśniemy metal! Oje, od razu lepiej. Całkiem spoko! Dzięki, mamusiu! Grajcie dalej! Uhu!
To lepsze od skrzypiec! W ciąży trzeba dbać o zdrowie. Dlatego potrzebuję dobrego treningu. Dobrze, zaczynamy. Najpierw coś łatwego. To jakiś żart? Jestem bogata, nie ćwiczę na steperze. Dobrze, coś innego. Zaczynam tego żałować. Poćwiczmy bicepsy. Wygląda, jakbym miała się od tego spocić. Cóż, trening siłowy nie jest dla każdego. Ach, już wiem. Może to się pani spodoba. Proszę usiąść na piłce i ćwiczyć biodra. To bardzo łatwe. Ja to będę oceniać. Jakie mięciutkie. Fajniutkie. Zaraz, muszę sobie zrobić selfie. Wyglądam uroczo. Czemu to tak gorąco? Proszę coś z tym zrobić. Już, już. Pomogę się pani schłodzić. Ach, znacznie lepiej. Dzięki. Dalej wachlować? Tak, bo pani pożałuje. Cóż my tu mamy? Eni trenuje. Ta piłka wygląda świetnie. Ja też zadbam o formę. Ha, ale nie mam sprzętu. Może znajdę coś, co mi się przyda. O, ta piłka się nada. Położę ją tutaj. Potem na niej usiądę. Oj, to trudniejsze niż sądziłam. O! Ale boli. Zahartuję się. Może powinnam wziąć coś cięższego. Mamusi świetnie idzie, co? O! Taniec jest lepszy niż dźwiganie ciężarów. To jak trening cardio. Dobra, co teraz? Ostry wycisk. Jutro to poczuję. Co robi Eni? Zaraz, ćwiczy jogę? Też tak potrafię. Potrzebuję tylko maty. Ta, która też będzie dobra. Otwieramy czakrę, czy jak to się nazywa. Wczuwam się w swój oddech. Oj tam, wystarczy już. Dobra, przeszłam. Zaczynajmy. Weź przestań. O, hej. Spraw, żebym była w formie. Świetnie pani idzie. Proszę kręcić dalej. Co za koszmar. Zrobione na specjalne zamówienie. Podoba się pani? Poważnie? Wyrzuć to. Dobrze, a może to? Ech, ujdzie w tłumie. O, jakie wygodne. Świetnie. Nie tak prędko. Kręci mi się w głowie. Miło wziąć łyk świeżego powietrza. Dobry dzień. Zapraszam na USG. Ostatnio mam mało klientów. Dzień dobry. Mogę zobaczyć dzidziusia? Tak, ale nie za darmo. To kosztuje. Widzi pani? Tu jest napis. Jasne, zaraz coś znajdę. Aha, śmietnik. Doskonale. Na pewno coś tu jest. Niech rzucę okiem. Wezmę świeczkę i rondel. Upij, chcę coś pysznego. Szkoda, żeby taka skórka się zmarnowała. To trochę za suche. Doleję nieco wody. Co teraz? A, chrupiące listki. Co za połączenie smaków. Pachnie apetycznie. Tak jak u mamy. Gotowe? Co za aromat. Chętnie spróbuję. O tak, strzał w dziesiątkę. No dobrze, zapraszam. Obejrzyjmy malucha. Najpierw go osłucham. Aha, dobrze. To nie zadziałało, bo jest nieśmiały. Hop, hop, jest tam kto? Dziwne, zwykle działa. Lepiej zastosuję nowoczesne podejście. Nie, to nie to. Aha, tego nam trzeba. Pipi! Na pewno wie pan, co robi? Nie lubi autek? Buzi, buzi! Powinnam się domyślić, że to bzdura. O, chyba zadziałało. Za chwilę pokażę pani obraz USG. Cierpliwości. Jeszcze nie przywykłam do technologii. Oby tuszu nie zabrakło. Już prawie gotowe. Oto pani piękna córeczka. Widać podobieństwo. Wow, niesamowite. Dzięki. Oprawię to w ramkę. Kolejna szczęśliwa klientka. Że też mnie zwolnili w szpitalu. I czemu?
Jakie to apetyczne. O, pachnie cudownie. Ciekawe, jak smakuje. Bardzo smaczne. Zamówię więcej. O, pacjentka, muszę się dobrze prezentować. Proszę. Dzień dobry. Cieszę się, że zobaczę dzidziusia. To takie ekscytujące. Ostrożnie, proszę się ułożyć. O, co za duży brzuszek. Posmaruję go specjalnym żelem. Może być zimny? Zaraz. O, nic nie ma. Czego ja teraz użyję? Chwileczkę. Zasnęła. Mam genialny pomysł. Użyję słodkiego żelu. Pacjentka się nie zorientuje. I tak nic się nie stanie. Dobra, tyle wystarczy. Teraz obejrzyjmy dzidziusia. Idzie jak z płatka. Nie widzę nic niepokojącego. Zdrowy, szczęśliwy bobas. Co? Co to za zapach? To ten żel? Co za aromat? Wow, jaki smaczny. Niczym ja się tak martwiłam. Jestem bardzo zadowolony. To wszystko na dziś. Teraz panią wytrę. Brzuszek będzie lśnił. Można się ubrać. Pomogę pani? O, byłbym zapomniał. Mam dla pani zdjęcie dzidziusia. To jest... Nie, nie chcę jeszcze wiedzieć. To ma być niespodzianka. Naprawdę? Dobrze. Ma być bardzo oryginalnie. Możemy się tak umówić? Wynagrodzę to panu. O, jasne, czemu nie? Spokojnie, jestem lekarzem. Na szczęście mam przy sobie balony. Powinienem kupić pompkę. Jak? Elegancko, co? Warte każdego centa. O, o to właśnie chodziło. Dzięki. Jest pan świetny. Sprawdzam. To chłopiec. Tak się cieszę. Dziękuję, doktorze. Bardzo mnie pan uszczęśliwił. O, to bardzo miłe. Uhu, uwielbiam tę część pracy. Bardzo ładnie. O nie, to kurz. O, włos od katastrofy. No, wszystko gotowe. Zaraz, co to za zapach? Muszę stworzyć odpowiedni nastrój. Ach, tak będzie lepiej. A teraz czekamy. Fuj, mam nieświeży oddech. Gdzie guma do rzucia? Mogłem się najeść wstydu. Dobra, już czas. Proszę wejść. Dzień dobry. Przyszłam na USG. Pięknie pani wygląda, Naomi. To dla pana. Wiadomo, że kocham złoto. Dobrze, rzućmy okiem. Doskonale, wszystko w porządku. To łaskocze. Za chwilę skończę. Zechce pani skosztować owoców w tym czasie. Sam zbierałem. Nie, dzięki. Proszę mnie badać. Dobrze, zrobię zdjęcie. Za chwilę wrócę. Uff, jak gorąco. Czego się nie robi dla pacjentów? Musi być jakiś łatwiejszy sposób. Chce pani zobaczyć dzidziusia? Tada! Oczywiście nie będzie złoty. Wow, to wspaniałe. Ma mój nosek. Zrobi pan zdjęcie? O, bardzo pięknie. To mój lepszy profil. O, cześć, mamo. Cześć, kochanie. Miło mi widzieć was obie. Mam coś dla was. Stwierdziłam, że dawno nie byłyśmy na żadnej imprezie. O, dzięki. To jest super, ale to nie są wyjściowe ciuchy. Czekaj, może znajdę coś na miasto? Musi to być coś ładnego. Spokojnie, na pewno coś znajdziemy. Co to jest? Lepiej nie. To za ciasne. Co jeszcze tam jest? Tego raczej nie kupowałam, ale chyba się wcisnę. Czyje to jest? Daj mi to! Nic nie widziałaś. W każdym razie lepiej się ubiorę. Trochę ciężko mi idzie. Pomogę ci. To bez sensu. Nie przejdzie przez brzuch. Co ja teraz zrobię? Chyba coś mi świta. Wiem, co zrobimy.
ale przydadzą się przybory. Trzeba tu posprzątać, zanim dziecko się urodzi. Dobrze, gotowa na przemianę. Przełóż to przez głowę. Dobra, co dalej? Nie mogę tak wyjść. To nie koniec. Stój prosto, puszczę wodze fantazji. Będziesz olśniewać. Naprawdę tak sądzisz? Już prawie gotowe. I co ty na to? Wow, coś pięknego. Czuję się jak modelka. Tylko nie noś tego w czasie deszczu. To dopełni stylizację. Serio? Dla mnie? Czuję się pięknie. Dobrze, chodźmy już. Będziemy się świetnie bawić. To urocze, ale nie zakryję brzucha. To bez sensu. Muszę zadzwonić. Halo? Potrzebuję pomocy. Dobrze, już jestem. Możesz nie. O, sorki, zapomniałam. To upokarzające. Tak czy siak zrobimy panią na bóstwo. Mam tu mnóstwo cudeniek. Spodobają się pani? He? I co pani na to? Serio? Nie jestem plebsem. Zabieraj to ode mnie. Ale to najnowszy krzyk mody z Paryża. O, już wiem. Auć, czy to konieczne? Stworzymy coś wyjątkowego. Coś w pani stylu. Jaki kolor wybierzemy? Spory wybór. Przeważnie wolę złoto. Muszę znaleźć nowych klientów, ale skończyłam swoje arcydzieło. To moja najlepsza praca. I tyle? Podoba się? Niech będzie. Chyba nie mam wyboru. Jak mi w tym? Niesamowicie! Wierzę ci na słowo. Potrzebuję urlopu. O, dziękuję. Wynoszę się. Przecież pasowała. Nie mam w co się ubrać. Za ciasne. Co to? Jak mnie to wkurza. Potrzebuję nowych ciuchów, hej. Nie mam co na siebie włożyć. Kup mi parę nowych kiecek. Dobrze, chwileczkę. Kto to był? Tu się pracuje. Uwaga! Co się dzieje? Wróciłam! Halo, pobudka? Dawaj. Oby się spodobały. Pani we wszystkim jest do twarzy. Ura, juniuniu! Co za stres. Wreszcie mogę się odprężyć. Odpocznę przy sprzątaniu. Bogaci czy biedni, to nie jest najważniejsze podczas ciąży. Maluch potrzebuje miłości. Co miłego robili dla ciebie rodzice? Pisz w komentarzach.